dzisiaj jestem na zasiadce na łowisku lin w Zabrzu razem z moim dobrym, bardzo dobrym znajomym Dawidem. Chciałbym wam pokazać, jak przyrządzać siateczki PVA, jak to robię ja razem z moim znajomym, tak jak mówiłem. Dzisiaj będę pracował na materiałach firmy SBS. A więc tak, zaczynamy. Ja robię to w ten sposób. Bardzo drobny pelet. Jest to pelet C2. Wsypuję sobie do miseczki. Niedużo, nie? Nie lubię, jak mi zostają siatki. Zawsze wolę sobie na świeżo zrobić. Teraz tak, teraz bierzemy kulki Squid Octopus. Też w umiarkowanej ilości do kruszarki. Kruszymy na drobno. Jak najdrobniej. Wsypujemy do tego wszystkiego. Włożymy. Co następnie? No, możemy sobie wymieszać z tym peletem. Widzicie? Następnie bierzemy booster Squid Octopus. Zalejemy troszeczkę. Niech sobie to fajnie przejdzie. Nie zakręcam nawet. Mieszamy. Następnie dodam Premium Method Mix firmy SBS o zapachu C2. Jest to squid z żurawiną. Czyli dzisiaj wszystko na squidowo praktycznie. Dodajemy. Wymieszamy. Bardzo dobrze. Zalejemy jeszcze boosterem, też Squid Octopus. Wymieszamy. Zobaczcie. Następnie będę robił sobie kiełbaskę, przysłowiowe PVA. Zobaczymy, nabijamy. No i wychodzi nam taka właśnie kiełbaska. Zawiązujemy normalny węzeł na dwa razy. Dobra, jest. Dajemy, obcinamy. Teraz kwestia nabijania takiej kiełbaski na zestaw. Są różne szkoły, jak to woli, można bezpośrednio nabić na haczyk w ten sposób. Ja zazwyczaj lubię przeszyć całą kiełbaskę w ten sposób, nabijając ją od środka. Bierzemy sobie przypon i praktycznie przewlekamy kiełbaskę bardzo mocno i mamy w ten sposób gotowy cały zestaw. Tak, oto się prezentuje. No, oczywiście brakuje nam kulek jeszcze tutaj na włosie. Ja sobie założę. Na pierwszy strzał poleci seria premium. Jest to Krill i Halibut. Tak,
Zawieszamy. I podwieszę sobie to małym popkiem Squid Octopus. Mały pływaczek fajnie nam to podniesie. Tym bardziej, że jest w łowisku troszkę mułu. Także zobaczymy, czy nasz zestaw przyniesie jakieś brania. Zakładamy stoper na koniec. Ja mam tutaj jeszcze stoper przed kulką. O, i mamy cały zestaw.